Jeszcze kilka lat temu jedzenie na mieście było traktowane jako rozrzutność. Teraz coraz częściej jest koniecznością. Wyjście do restauracji to dla Polaków ciągle jednak wielkie wydarzenie. Tylko co piąty z nas stołuje się poza domem regularnie, w tym zaledwie 4,1% robi to przynajmniej raz na tydzień. Większość, bo prawie 60% w ogóle nie jada w lokalach. Tak przynajmniej wynika z badań przeprowadzonych przez Instytut Homo Homini. Średni wydatek Polaka na posiłek poza domem to 15 zł i 65 groszy. Co jemy? Pizzę i polską kuchnię, czyli żurek, pierogi i oczywiście schabowego z kapustą. W dobie kryzysu i oszczędności na sile zyskują również hamburgery, hot dogi czy kuchnia azjatycka, która często jest dużo tańszą, lecz równie smaczną alternatywą. Wiele osób jednak wciąż nie zna podstaw kultury, jakie obowiązują w miejscach, gdzie jemy posiłek. Pomożecie! Helpdesk pokaże Wam, czego nie robić podczas stołowania się na mieście i jak uniknąć żenujących sytuacji. Wiele osób krępuje się, gdy przychodzi sytuacja wyboru wina. Choć nasza wiedza w zakresie tego trunku rośnie z roku na rok, to duża część klientów wciąż nie potrafi zachować się przyzwoicie i kulturalnie podczas wyboru butelki. Dobry wieczór, karta win dla Pana. Dobry wieczór. Może poczekać chwilę. Nie, trzyma na to sekundę, bo naprawdę tutaj do żony coś pisze. Dobrze. Przepraszam. Nie, nic się nie stało. Jakiś mięs, a nie to wino, przepraszam. Dużo, spory wybór, no kurczę. Może no. Czymś, w czymś doradzić. No wie pan co, no z tych czerwonych, no bo te białe to takie nie... Czerwone, no co tu widzę, czerwone jest. A... Wytrawne, półwytrawne. Nie, kwaśne, ja bym coś takiego bardzo chciał. Kwaśne, takie wie pan, taki smak, smak domu, żeby się przypominał. No wie pan, jak to robią te takie starsze kobiety zawsze, że tam same cedzą, odcedzają, to jest kwaśne takie. Może coś Noir albo Cabernet Sauvignon. Może, ale kwaśne lepiej wolałbym. To może z jakiegoś konkretnego kraju. A, bo to też są kraje, a nawet nie widziałem. Tak, mam podział na kraje, Francja, Włochy. Realizacja. Z Polski pewnie by się coś wzięło. No coś polskiego. Obawiam się, że niestety nie mamy win z Polski. To taki popyt. No nie prowadzimy po prostu w ofercie win polskich, nie sprowadzamy. To jest grecka knajpa także. No wie pan, no grecka kuchnia, ale knajpa polska. No tak, nie sposób się nie zgodzić. No dobrze, no. To nie jest pana wina, nie będę się z panem kłócił, ale proszę powiedzieć szefowi, że coś polskiego by się nie przydało. Omieszkam. Coś rosyjskiego w takim razie, proszę. Rosyjskiego. Mama zawsze mówiła, że ruskie to dobre, bo nie ma kaca. Mamy mają zawsze rację. No właśnie, więc tak. Mam nadzieję, jak będzie kac, to będzie reklamacja. Dawanie napiwków to dla wielu osób wciąż sprawa niezrozumiała. 10% końcowej kwoty, o ile nie informuje nas o tym stosowna adnotacja w karcie menu, zawsze jest obowiązującym standardem. Nie pozwólmy, by podczas posiłku wyszło z nas nasze skąpstwo. A właśnie, ja ci pukałeś, patrz Mariusz, wczoraj... Kurwa, zęby łazi. Polimek sprzedany, 14 baniek, o, 3 dla mnie. 3 dla mnie, także no... Żyje się, jutro na Teneryfę z Basią lecę, także nie dzwoń, bo nie będę miał, wiesz, włączonego. No i lecimy odrzutowcem jutro. Prywatny jet czy najęty? No gdzie najęty? No prywatny jet, no kupiłem, zresztą to jest drugi, który kupiłem tamten na prawie, no. Dobrze, zbieramy się. A co się zepsuł? Zepsuł się silnik, bo leciałem na Alaskę i szlak tam. Pingwin mi wskoczył, czy inne gówno, no. Jezu, takie to po prostu braci, no kurde. Dobrze, ile tam wyszło na rachuneczku? Zbieramy się, bo nie mamy tego. Zazdroszczę, rachuneczek. 1300 jakieś. Grosz. Dobrze, ja zapłacę kartą fundacji, tylko ten mam to, wiesz, te dzieci... I się rozliczymy na tym razem, co? Tak, to nie ma problemu, to już to nie moje pieniądze, także... Ile tam na piwku damy? No dobra, masz tyle, wystarczy. No i Mareczko, no nie rozbijaj banku, to nie po to przyleźliśmy, chłopie. To tyle starczy. Tyle starczy, co, no kurde. 10% by chcieli! To by 130 zł było! Ty wiesz, co byśmy za 130 zł mogli zrobić, ja nawet Chopina bym nie kupił. Restauracja to miejsce spotkań, ale także przyjemności i odpoczynku. Nasze zachowanie nie powinno przeszkadzać innym. Często jest jednak inaczej.
No byłem, byłem! Serce chodziło jak chomik na dragach! Taka impreza, że widziałem, jak cegły się sypały z dachu, jak przypierdzielił tym basem! O, był czas! A, poczekaj, panie Boga! By co? Ale ty mnie rozbawisz przy jedzeniu! Tak, dokładnie! Jak w te bębny pierdzielną! Czekaj, czekaj, synchronizuję się z tobą! No dokładnie, tak po... Przepraszam, Maciek. Kelner, daj jakąś suszarkę. Innym elementem, który jest charakterystyczny dla Polaków, to nieznajomość tak zwanego dress code'u, czyli typu ubrań, jakie należy założyć do danej knajpy. Pamiętajmy, że luźna odzież nie zawsze się sprawdzi w wykwintnej restauracji. Przepraszam pana bardzo, ale w naszej restauracji obowiązuje dress code, marynarka i krawat także. Kurwa, chłopie, to jest twój dress code, tak? Brzmiera, ja tu przyszedłem zjeść po prostu kotleta dobrego, a nie normalnie garderoby zmieniać. No szacunkiem dla pana, ale ten dress code to pan sobie może sam, kurczę, menadżera prosić, żeby się ubierał. Obawiam się, że w naszej restauracji podajemy jedynie kuchnię wegetariańską. Wegańską, także nie. Ale czy ty, chłopcze, odmawiasz mi mięsa? Nie, ja nie piję. Odmawiasz mi mięsa? To ja jestem tu klientem, chyba pomyliły ci się rolę, tak? Popatrz, zrobię to dla ciebie. Wiesz, nie robię, bo generalnie nie szanuję was. Nie szanuję was, bo tylko, że brzecie o pieniądze, a jak nie dostaję normalnie na piwku, to następnym razem doplujecie do obiadu. Myślę, że ja nie wiem. Proszę pana, proszę, jest krawacik. Dobrze, la, 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 krawacik, jestem piękny, ubrany. A teraz menu, proszę. Dobrze, menu przyniosę, tak. I z alkoholami, też. Rynek kuchni fast food w Polsce wciąż się rozwija i choć na razie w kategorii preferowanych miejsc na posiłek zajmuje dopiero 6. miejsce, to siła przysłowiowego kebaba wciąż rośnie. Dlatego pamiętajmy, że ciągle istnieją miejsca, gdzie obowiązują inne standardy kultury. Dobry wieczór. Proszę pana, ja bym chciał złożyć zamówienie, znaczy się, jedną porcję opiekanej baraniny. Tak, w bułce poproszę. Proszę pana, do tego chciałbym zestaw sałatek śródziemnomorskich, jeżeli można prosić. Drobno posiekaną cebulkę, pomidora, odrobinę, szczyptę, prawda, z takiej może przyprawy cayenne, no ile jest. No i poproszę sos z papryczek jalapeno. Tak. Pan mu da gruby z mieszanym, bo koleś nie zgadza. Ale to jest kuchnia turecka, czy gruby, w jakim sensie? To jest kuchnia turecka, prawda? Co jakoś mam? To jest gruby z mieszanym. Taki slang turecki. Tak, gruby z mieszanym. Dziękuję bardzo.